Podpułkownik jest powstańcem warszawskim, kawalerem orderu Virtuti Militari, czy tego najwyższego polskiego orderu. Jeden z już takich nielicznych przedstawicieli tego środowiska. Więc też jest nam bardzo miło, że gościmy gością w Międzyzdrojach. Tym bardziej, że oprócz tych walorów historycznych i edukacyjnych jest to też na pewno jakiegoś rodzaju odpoczynek. No, przecież może to jest coś pięknego. To jest najlepsza pora. Jeśli chodzi o taką politykę historyczną, to my w ramach naszej skromnej gminy staramy się ją dość mocno kultywować, bo to dla nas niezmiernie ważne. Przez wiele lat tutaj przyjeżdżali do nas żołnierze z Kresu, z Wilna, ponad 25 edycji. No wiadomo, że ze względu przede wszystkim na PESEL już tych osób jest coraz mniej, troszeczkę zmieniliśmy formułę na jesień. Nasze miasto jest otwarte na, jest taki duży program rządowy W czasy dla bohatera. Też staramy się to organizować, a w tym roku zaangażowaliśmy się w wydarzenie międzynarodowe wspólnie z Monte Cassino. Chcemy upamiętnić w tym roku 70. rocznicę śmierci generała Andersa, a 70. rocznicę jakby wydarzeń. 76. I dzięki temu chcemy wspólnie z Ministerstwem z MONY postawić ten pomnik generała i plac, który będzie nosił jego imię, ale teraz nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało. Szanowni Państwo, Państwo przyjechali dobrze z córką, czyli z panią Babą. My też wobec ją przyjechaliśmy. Poznać i wiemy, że to jest niezmiernie ważne. Tym bardziej tutaj też na tych ziemiach, na których jesteśmy na Pomorzu Zachodnim, no bo nie ma takich tradycji. No to po prostu, że te ziemie nie były tylko polskie po 1949 roku. No a 1 maja organizujemy też wydarzenie i to już wiele lat tutaj pan Tomek dość mocno w tym wpisuje się, jeśli chodzi o bieg żołnierzy wyklętych i pamięć dla tych, którzy walczyli. 1 marca, tak? Teraz? Marca. Ja był mocno człowiekiem o wysokiej kulturze. I wchodzi taki, przepraszam, niech Państwo się nie obra, bubek, nazwie tego, kapitan, niedoszkolony, prawda, niewychowany i mówi, co pułkowniku u Was słychać, nie melduje swojego wejścia, czy może, tylko pułkowniku, co u Was słychać, bo się czarne chmury zbierają nad Wami. No, to wystarczy, jak więcej nie będę tu wypowiadał, no i później próbowali się dobrać do mnie tam. Ja może polecę panie pułkowniku, bo państwo będą zainteresowani taką krótką historią o pana udziale w Powstaniu Warszawskim, czyli 1 sierpnia. No nie wiem, czy nie będę nudził państwa. Mój dziadek brał też udział w powstaniu, tylko po drugiej stronie, bo oni jako partyzant z Lubelszczyzny czekali po drugiej stronie. A na Powstanie Praskiej, tak? No pan pułkownik też po Powstanie Praskiej. Tak. A tato przewodniczącego był też Tak. No. A to z kolei siedzimy historycznie. Też kawaler orderu wojennego Virtuti Militari. Pod armią saper rozminowywał. Gardziel ranny został. Ciężko ranny, tak. No oczywiście. Sama historia. Polski został w Londynie. No ojciec rok później wrócił w 1946. Miał zostać, ale już brat najstarszy, no to wrócił, ale no, trzeba powiedzieć, że nie za bardzo chciał opowiadać te sprawy. Ja to odczułem na własnej skórze, jak zostałem również w wojsku, bo ja byłem w OBIE, także ochraniałem granicę pierw południową, później zakończyłem tutaj w Międzyzdrojach zachodnią granicę. Byłem dowódcą strażnicy. Sami swojej. Tak. W jakim stopniu, panie przewodniczący? Kapitan, tak? I w tym czasie, jak była reorganizacja Wojsk Ochrony na Straż Graniczną, powiedziałem, że wziąłem wysługę, bo u nas na granicy lądowej i morskiej było 1,5 roku zerowa. Ci, co bezpośrednio służyli na granicy, bo tam nie mówię o tych, co w sztabie byli, prawda, bo oni mieli rok za rok, ale u nas było 1,5 roku za rok. I miałem wysługę i mówi dowódca
Wergary, czy bym chciał zostać, ale mówi zastępcą. Ja mówię, no jak mogę zostać zastępcą, podzielił w Międzyzdrojach podpadł i zastępcą zostanie. No nie, dziękuję, chcę odejść na emeryturę. I tak odszedłem. Cieszyłem się, że mam mundur harcerski, no ale to później to apetyt rośnie dalej. Mówię, zechciałem jak się dostać do oddziałów AK, bojowych oddziałów. Oczywiście złożyłem podanie to już z harcerstwa w 1941 roku. Chyba gdzieś po półtorej miesiąca otrzymałem odpowiedź, że jestem za młody i nie ma możliwości takie, żebym dostał się do oddziału bojowego. Więc ponieważ w tym harcerstwie przechodzili takie przygotowanie wojskowe trochę, jak musztra, jak strzelanie oczywiście z broni sportowej i przygotowanie to wojskowe, no przywiązywano dużo w harcerstwie uwagi na wychowanie patriotyczne wojskowe przede wszystkim. No i później spotkałem takiego znajomego, jakoś tak tematycznie weszliśmy na to moją chęć wejścia do oddziałów bojowych. I on mówi, to ty napisz teraz powtórnie, to już rok 43 już był, napisz powtórnie, zabierz te zaświadczenie, że ty miałeś to przygotowanie wojskowe i daj mnie to. No i przekazałem mu, a on jakoś tam za niedługo, gdzieś półtora czy dwa tygodnie zawiadomił mnie, że jestem przyjęty. Z czego się bardzo ucieszyłem, skakałem do góry jak tylko mogłem z radości, że będę wreszcie żołnierzem, nie tylko harcerzem. No i tak się dostałem do oddziału bojowego Nowiny, dowódcą był porucznik Konkolewski, pseudonim Hrabia. Oddział nasz wchodził w skład zgrupowania 1679, dowódcą tego był Paweł Fijałkowski. Kapitan, pseudonim Młot, i tak się znalazłem w oddziale bojowym, z czego się bardzo cieszyłem. No i tam już przygotowano nas jako młodzież. Mówi panie pułkowniku o tym, że zatajony wiek oczywiście. Więc jak mnie powiadomiono, że jestem przyjęty do tego oddziału, powiedzieli jedną rzecz, ale pamiętam od dnia dzisiaj, jesteś o 2 lata starszy. Dorobili, on mi tam, nie wiem jak oni to zrobili w dokumentach, masz 14 lat, bo to jest dolna granica, którą pozwala na przyjęcie do tego oddziału. Okazało się, że tacy kandydaci jak ja w tym młodym wieku, bo to jeszcze wiek szkolny, byli potrzebni na pewnych odcinkach działania, a szczególnie takie prawa działania jak mały sabotaż, wywieszanie uloty, przenoszenie biletynów, łącznościowe sprawy. Mnie jeszcze jako uczniowie przygotowano plecak szkolny do noszenia amunicji, bo musieliśmy treningi strzeleckie w Lasku Bielańskim, no tam odbywało się, tam nie można było grupą jechać, tylko pojedynczo, żeby Niemcy nie domyślili się, że to jakaś tam grupa już jest, no i każdy oddzielnie, ja ten jeździłem z tym plecakiem szkolnym, na dole miałem przygotowane pomieszczenie w tym plecaku na amunicję, zawijano oczy się szmaty w bawełniane, żeby ona nie brzęczała, jakbym musiał uciekać, czy jakbym biegł, a góra służyła do podręczników, zeszytów i wtedy jeszcze były piórniki, łopsatki, kałamarze, na pewno pan to na pewno pamięta, ale były kałamarze w szkole. Były powycinane w tych stołach i tam atrament. No. Także i okazało się, że to było wspaniałe, bo Niemcy się nigdy nie domyślili, że taki chłopiec jak ja mógł tam wozić amunicję. Niemcy do głowy to nie przychodziło. Następnie później nam powierzono obserwację transportów na Dworcu Wschodnim. Chodziło o transporty głównie niemieckie. I myśmy tam jako uczniowie udawaliśmy, że czekamy na pociągi, a te pociągi tam niemieckie się zatrzymywały przeważnie na Dworcu Wschodnim. Myśmy tam oceniali, co oni wiozą w kierunku wschodnim, czy w kierunku do Rosji, z czym jadą, jakie działa, ile tych żołnierzy ewentualnie jedzie w tamtym kierunku, jakie ładunki. I w drugą stronę to znów podpatrywaliśmy, ile wraca rannych żołnierzy zabitych, tych niemieckich. Bo potem prawdopodobnie, bo myśmy byli dzieciakami, tośmy się nie zdawali sprawy, po co nam każą to obserwować i przekazywać notatki. A okazało się, że
przełożeni wyciągali wnioski, czy nasi dowódcy, jaka jest sytuacja na wschodzie. Ilość zabitych świadczy o sytuacji, prawda, czy tych rannych. To takie roleśmy spełniali. No to w centrum Warszawy, w mieście, to była ta godzina bardzo dobra, bo między poszczególnymi ulicami, zabudowaniami była możliwość zebrania się ten, prawa powstańców i przechodzenia. Natomiast nasz oddział dostał zadanie wyzwolenia przyczółków na mostach trzech. To był ten gdański, most poniatowski, most Kierwiedzia, którego nie ma dzisiaj. Nasz oddział dostał za zadanie odzyskania przyczółku mostu gdańskiego. O co chodziło, że tam informacja dotarła do naszych dowódców, że Niemcy minują te mosty i szykują do wysadzenia, bo zbliżała się ta armia radziecka i polsko-polskie. I chodziło o to, żeby umożliwić, żeby szybciej dotarli. Bo założenie było takie, o czym myśmy się, znaczy my, dowódcy nasi, prawda, no, pomylili się, bo liczyli, że jak my rozpoczniemy powstanie, a myśmy chcieli udowodnić, że my będziemy wyzwolimy Warszawę, czyli postawimy Rosjan przed faktem dokonanym. Takie założenie było. Okazało się, że Stalin, prawda, doświadczony Łotr, bo tak nazwie, świadomie zatrzymał, prawda, pod pretekstem, że musi uzupełnić wojska, prawda, i zaopatrzenie, i zatrzymał świadomie, żeby wykrwawić powstańców warszawskich. No i chodziło o ten most, żeby tam wyzwolić. Myśmy nie mogli o 17, prawda, bo to most przyczółek, to jest teren otwarty, nie tak jak zabudowane centrum. No i nasz dowódca postanowił, że będziemy to wieczorem, jako zmroku. Tam Wisła była nieuregulowana, to były takie wykliny zarośnięte, chaszcze. I przy pomocy tych chaszczy zbliżaliśmy się do tego dworca gdańskiego. Oczywiście nie wiemy do dnia dzisiejszego, bośmy później długo analizowali, jak się stało, ale jeden z naszych powstańców zawadził o konar jakiejś tych chaszczy i wywrócił się. To jest normalne, wiesz, wieczorem. No i jak padał, to pociągnął za spust, a miał napływ prowadzony do lufy i zdradził nasze zbliżanie. Oczywiście cała seria broni maszynowej, jaką tam Niemcy posiadali, tam mieli przewagę kilkakrotną nad nami. Jeszcze reflektory puścili w naszym kierunku, no i dowódca podjął, ja dzisiaj jako człowiek doświadczony, podjął najtrafniejszą decyzję wycofania się tego oddziału, bo szans nie mieliśmy, a pewnie dużo by nas zginęło, albo i większość. No i wycofaliśmy bez następstw, prawda, jeśli chodzi o ludziach, skut nie było żadny. Skierowany nas w kierunku Pragi. Później z trzeciego na czwartego dostaliśmy powtórne zadanie zdobycia filii pocztowej przy ulicy Ząbkowskiej. Następne oddziały dostały zadanie zdobycia zakładów monopolowych spirytusowych i szkoły podstawowej przy Otwockiej. Mój oddział, prawda, miał za zadanie zdobyć tą chwilę, bo tam Niemcy byli, no i łączność, a chcieliśmy tą łączność odciąć, żeby utrudnić Niemcom działanie. I wieczorem to już było też jako w dalszym ciągu amunicyjnym, bo trzeba dodać, na pewno wszyscy o tym wiedzą, jak było 50% broni na wyposażeniu w stosunku do ilości ludzi, to był sukces, bo tej broni brakowało cały czas. Pozostali tam, mieli tam broń taką, że butelki zapalające, granaty ręcznej roboty. No a ja spełniałem to rolę amunicyjnego tradycyjnie. No i dostałem sygnał od dowódcy do Rzymy, żeby dostarczyć amunicję. Tam było też czerwone światło. Latarki takie były, pan może pamięta. Miały trzy kolory. Tak. Zielony, niebieski i czerwony. Czerwony u mnie był to sygnał umówiony w dostarczenie amunicji. No i w czasie, jak poderwałem się, popełniłem błąd. To porywczość, prawda, nadmiar ambicji, młodość. Zamiast się czołgać, to poderwałem się i leciałem. Jeszcze po drodze spotkałem rannego, który dostał znajomy, taki olszewski się nazywał Henryk. Przyszedł do niego chodek
i go ściągnąłem z pola obstrzału jeszcze, żeby prawie nie dostał powtórny i biegłem dalej. No i w pewnym momencie dostałem dwa uderzenia w głowę z lewej strony i w nogę lewą. Okazało się później, ale to już w szpitalu się okazało, że to było odłamki granatu, bo ta załoga spięta, jak się zbliżał nasz oddział, rzucali granatami odłamkowymi. No i tam później okazało się, ten ułamek uszkodził mi tu kość z lewej strony w głowie i tam duże krwawienie się pojawiło. Ja się bałem najbardziej o głowę, że teraz już będzie źle. A nie wiedziałem, że noga jest w gorszym stanie niż głowa, bo tak ilość flipów, które by tam... Pan mówił o tym mundurze harcerskim. Tak, ja byłem w mundurze harcerskim, zalany całą krwią, prawda, tu z lewej strony. A później okazało się, że noga jest bardziej uszkodzona, bo była głęboka rana, szarpana i pocisk siedział, złamana kość lewej nogi. Ten ślad mam do dnia dzisiejszego, duży on mnie, bo ta... zmiana. A ja teraz to chyba... O Flawie chodzi? Nie, tak, wtedy co w Ameryce było to. A nie, to nie, to do... Nie, nie, to tu w Polsce, w ambasadzie. A, w ambasadzie. W ambasadzie, bo tak. Tam zrobili z tego takie przyjęcie, bo ta o pani Anders była też tak, o której mówimy tutaj, to ona też, tam mam nawet zdjęcia z nią, jak mi wręczają tą flagę i to pani Anders. Zanim pan jeszcze dokończy, to powiem, że w ogóle z Stanami jest bardzo dobra współpraca, jeżeli chodzi o tą historyczną. I tak mówiliśmy pani zmarłej pułkownik Gałkowej, która dostała, zresztą państwo się witają zawsze z prezydentami Stanów Zjednoczonych w Polsce, jak przyjeżdżają. Pani pułkownik Gałkowa świętej pamięci dostała od prezydenta Obamy nawet podpis na specjalnej karcie. Też dostała właśnie flagę z kongresu, bo te flagi z kongresu to jest takie wyróżnienie dla osób zasłużonych w historii świata. Tak? Wolności, demokracji. Tak, jak był prezydent Obama, to nas zaprosili, tylko klub zaprosili na spotkanie przy grobie nieznanego żołnierza. I jak Obama się witał, to tam ma te długie ręce, takie palce, Obama. No i tam robiono zdjęcia. Akurat tak zrobiono, że utrwaliło się tej Danusi Gałkowej. Ona nie żyje już, ma 96 lat, jak mała, była w klubie zastępców. Mówiłem pani tak. I to zrobiło to zdjęcie i pani Danusia to zdjęcie pozwoliła sobie tam poprzez wnuka, bo wnuk tam za angielskim posługiwał się dobrze, opisał to zdarzenie i to zdjęcie dołączył. No i rzeczywiście prezydent przysłał później list z wyróżnieniem pani Gałkowej. Także. Ale teraz wracając do tego mojego, prawda, strachu, jak wracałem z tym wozakiem węglem, bo tam głowa zabandażowana, to taką czapkę brudną, węglową założyli mi na głowę, żeby tam po drodze Niemcy ktoś tam nie zauważył, że jest powstaniec zwieziony, ubranie też to brudne, jakiś syna tego wozaka na mnie założono. No i teraz głównie zapomniałem o tych ranach wszystkich, ale bałem się, co ja powiem mamie. Bo tata był na wojnie. Prawdziwe dziecko. No bo obowiązywała prawda w domu. Tak, wtedy to jest prawda i to szczerba. A ja okłamałem, idąc, już wiedziałem, że idę do powstania, a mówiłem, że idę na zbiórkę harcerską. No i na tym polegało kłamstwo. No i jak mnie ten wozak tam wprowadził, bo noga usztywniona pomógł mi tam wejść. Więc mama mnie chwyciła w ramiona, wycałowała i całe moje napięcie spłynęło. No i tam wtedy w tej ambasadzie wszyscy wstali, byli brał, jakie żołnierz, a mamy się bały. Ale to jest prawda. Taka przygoda.